Vadim, biorąc pod uwagę Twoje występy w Ostrowie i dzisiaj w Pile, wydaje się, że squash, boks zimową porą dały radę. No, w sumie w zimie nie miałem co robić, tylko trenowałem, więc jak mi to pomogło, od razu z pierwszych biegów tego sezonu w Niemczech, jak zacząłem trenować, od razu zauważyłem, że różnice, jak przepracujesz zimę, dużo lżej mi się jeździ, aby ta forma się utrzymała w ciągu przez cały sezon. Będę oczywiście potrzymał ją, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Forma fizyczna to jedno, jeszcze trzeba trafić ze sprzętem. Ty przed tym sezonem dokonałeś sporych zmian, mówiłeś już o tym wcześniej. No i patrząc na dzisiejsze poczynania na torze, wydaje się, że byłeś jednym z najszybszych zawodników. No, tak ciężko powiedzieć. My jechaliśmy w parze z Norbertem, z Adrianem Cyfierem. Bardziej dzisiaj jechaliśmy parowo, próbowaliśmy się ustawić, porozumieć się z chłopakami i ja myślę, że jakoś nam się udało. Tak, sporo inwestycji zrobiłem w tym roku. Ja myślę, że żadnych problemów nie będzie. Silniki jadą i powiem, że na razie mi wszystko podoba. Jak będzie dalej, to wszystkiego się dowiemy. Czy po tych dwóch sparingach z czegoś jesteś niezadowolony? To był w Ostrowie sparing mojej pierwszej jazdy z taśmy, tak ogólnie. No nie są pierwsze, ale czwórkę. I na pierwszy mecz, to nie trafiliśmy z przełożeniami na dwa pierwsze biegi, a później już od razu dokonaliśmy zmiany i od razu zupełnie inne motory pojechali do przodu. A dzisiaj dobrze, że mieliśmy próby toru przed meczem, bo też mogliśmy mieć kłopoty, ale od razu zauważyliśmy, co jest grane, co jest nie tak i zmieniliśmy przełożenie. Dziękuję bardzo swoim mechanikom, swoim teamu, że szybko reagują na wszystkie zmiany. Ten team został u mnie i przy żadnej konsekwencji jego nie chcę zmieniać. Do pierwszego meczu ligowego pozostały 2 tygodnie i od minionego piątku wiadomo, że nie wystartuje w nim Michał Szczepaniak. To spore osłabienie Polonii. Będziemy się starać, wiadomo, że dla wszystkich to jest taka trochę niezadowalająca u nas sytuacja i my jesteśmy drużyną i będziemy wspierać Michała i oddamy więcej z siebie sił, żeby nadrobić brak jego, ale jak już on przyjdzie, to będziemy dalej go wspierać, żeby on wrócił do swojej formy i z nami jeździł w zespole.